Pielgrzymów na Jasnej Górze wita uśmiechem, per Mariam Solideo, ksiądz prymas błogosławiony, Stefan kardynał Wyszyński, głośnik polskiej ziemi. Wystawa, która przypomina postać księdza prymasa. Jakie wielkie miał on wyczucie dla tego związku człowieka z ziemią, który stoi u podstaw bytu całego społeczeństwa. Jak trafnie przestrzegał przed zaniedbywaniem rolnictwa, przed ucieczką z ziemi, nadmierną urbanizacją. Czuło się w jego słowach jakby dalekie echo tej piastowskiej tradycji, która z Ewangelii przyjęła wezwanie: czyńcie sobie ziemię poddaną. A w realizacji tego wezwania szukała narodowej państwowej racji stanu własnej ojczyzny, powiedział kardynał Wyszyński w dniu 2 kwietnia 1981 roku do przedstawicieli Solidarności Wiejskiej. Jeżeli ziemia jest porośnięta trawą, to najostrzejsze wichry nie wywieją jej łatwo, choćby była piaszczysta. Ale jeżeli ziemia będzie pustkowiem, wtedy łatwo ją zawojować. Znamy historię powieściową, ale prawdziwą, Boryny z chłopów Rejmonta. Jego śmierć z wyciągniętymi ramionami na ziemi i poszą wichrów. Gospodarzu, zostań z nami. To obraz bardzo wymowny. Gdy człowiek zetknie się bliżej z ogromną siłą duchową, moralną i społeczną środowiska wiejskiego, widzi wyraźnie, jak słuszna jest walka o podstawowe prawa osoby ludzkiej, jak uzasadniony jest dodatkowy tytuł przestrzegania tych praw wynikający z racji posiadania ziemi. Życzę wam, rolnicy całej ojczyzny, abyście te słowa prymasa tysiąclecia przechowali w pamięci jako testament wielkiego Polaka, wielkiego miłośnika polskiej ziemi i polskiego narodu. To słowa świętego Jana Pawła II. Patrzymy na kolejną tablicę. Prymas Stefan kardynał Wyszyński błogosławiony jako ojciec Soboru Watykańskiego II. W czasie Soboru przyglądaliśmy się nieraz z upodobaniem strumieniowi wpływającemu w drzwi Bazyliki Piotrowej. Przez stare, brązowe, zzieleniałe drzwi wchodził młody kwiat kościoła, 30 kilka lat mający biskupi najrozmaitszych odcieni i barw. Przychodzili z całego świata, pełni niepokoju o sprawy Chrystusową, wyrzucając po prostu wszystkie swoje problemy z wielką gorliwością o chwałę Boga na całym świecie. Padał i padał na posadzkę Bazyliki Piotrowej wielki potok spraw, udręki i nadziei. Mnóstwo wspaniałych przemówień, wyznań wiary, miłości, pokoju i niepokoju, najlepszej woli i tęsknoty do powszechnego Królestwa Chrystusowego. Przedstawiciele wszystkich narodów, ludów i języków przynieśli wszystko, co umiłowali. Wspaniałe swoje tradycje, osiągnięcia własnego kościoła, a jednocześnie jego męki i bóle. Lęko jego jedność, pokój i wierność o to, aby wszyscy otrzymali łaskę i zrozumieli kościół, aby własnymi językami mogli wyznawać Boga, aby wszystkie języki, którymi dotychczas może w ciszy serc ochrzczonych ludów chwalili Boga, doszły do głosu w kościele powszechnym. To słowa kardynała Stefana Wyszyńskiego, jednego z ojców Soboru Watykańskiego II. I kolejne, patrzymy, przyjaciel papieży. Częstochowa, Częstochowa, spraw, aby wiele modlono się za mnie przed waszą Matką Bożą. Odpowiedziałem, uczynię to, aby każdego dnia była msza święta w intencji waszej świątobliwości przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Zapamiętałem dobrze słowa papieża i natychmiast skierowałem depeszę na Jasną Górę, prosząc ojca generała zakonu Paulinów, aby rozpoczęto modlitwy w intencji papieża. Otrzymałem odpowiedź, że poczynając od dnia 6 listopada 1962 roku, każdego dnia w kaplicy Matki Bożej Jasnogórskiej odprawiana będzie msza święta w intencji papieża. I kolejne. Więzień za kościół, człowiek wolny. Tutaj o internowaniu księdza prymasa. Dziękujemy dziś Trójcy Przenajświętszej za to ewangeliczne, paschalne dziedzictwo kardynała Stefana Wyszyńskiego, który pod krzyżem Chrystusa stawał zawsze razem z Maryją. Wszystko postawił na Maryję. Wobec niej czuł się jak apostoł Jan, jak przybrany syn i jak rozmiłowany w Boga Rodzicy niewolnik miłości.
tym bezwzględnym oddaniu znajdował swą duchową wolność. Tak, był człowiekiem wolnym i uczył nas, swoich rodaków, prawdziwej wolności. Był niestrudzonym rzecznikiem godności każdego człowieka oraz dobrego imienia Polski pośród narodów Europy i świata. Można do niego odnieść słowa poety: z pokorą teraz padam na kolana, abym stał silnym Boga robotnikiem. Gdy wstanę, mój głos będzie głosem Pana, mój krzyk ojczyzny będzie całej krzykiem. To ze słów z wiersza Słowackiego, tak mi Boże dopomóż. Cytat za Janem Pawłem II Świętym. A tu prymas Stefan Wyszyński jako zwornik Kościoła. Zwornik jest tym, co tworzy sklepienie i odzwierciedla siłę fundamentu budowli. Ksiądz prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz prymas uczy od 30 kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. To również ze słów Jana Pawła II o księdzu prymasie. I patrzymy tutaj. Prymas Wyszyński kochał Polskę. Polska może żyć własnymi siłami, własnymi mocami, rodzimą kulturą wzbogaconą przez Ewangelię Chrystusową i przez czujne, rozważne działanie Kościoła. Polska może żyć tu, gdzie jest, ale musi mieć ku temu moc. Musi patrzeć i ku przeszłości, aby tym lepiej osądzać rzeczywistość i mieć ambicje trwania w przyszłości. Naród jest jak mocne drzewo, które podcinane w swych korzeniach, wypuszcza nowe. Może to drzewo przejść przez burzę, mogą one urwać koronę chwały, ale ono nadal trzyma się mocno ziemi i budzi nadzieję, że się odrodzi. Nie wszystko jedno, jaka Polska będzie dziś i jutro. Już dzisiaj trzeba pracować, trzeba dla Polski jutra. Wiele tych wspaniałych plansz, informacji o księdzu prymasie Wyszyńskim. Przy każdym warto by się zatrzymać, każde przeczytać, poznać i zamyślić się. Taki gigant ducha był oparciem dla polskiego narodu w trudnych czasach po II wojnie światowej, kiedy komunistyczne rządy próbowały wyrwać z serca narodu polskiego wiarę oraz rozumienie sedna godności człowieka jako Bożego stworzenia.